Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na tag książkowy, a w zasadzie tag bardziej booktubowy, który stworzyła Agacia z kanału Subiektywnie. Tag nazywa się Choose Your Fighter Book Tag i polega on na tym, że do konkretnej podanej książkowej kategorii, która ma w sobie zarówno tytuł książki, jak i opis tej kategorii, dobieramy odpowiedniego booktubera bądź booktuberkę. Mnie do tego tagu nominowała Edyta z kanału Literatunek, o której jeszcze dzisiaj właśnie przy okazji tego tagu na pewno wspomnę. Bardzo dziękuję za nominację, a Was zapraszam do oglądania. Na wstępie dodam jeszcze tylko tyle, że bardzo lubię ten tag ze względu na to, ile on takiej miłości i dobroci wprowadza właśnie na BookTube, bo często mówi się o tym, że BookTube to jest takie miejsce, gdzie jest dużo różnych niepotrzebnych dram, gdzie każdy się z kimś kłóci. Ja tego nigdy osobiście nie doświadczyłam, natomiast no, często takie głosy gdzieś tam docierają, że właśnie są jakieś dziwne dramy tutaj w tym naszym książkowym świecie. A ten tag pozwala nam się tak zjednoczyć i też docenić osoby, o których być może nie mówimy za dużo na naszym kanale, albo które w ogóle nie wiedzą na przykład, że tak bardzo sobie cenimy to, co robią te osoby w internecie, jeżeli chodzi o tematykę książkową, także uważam, że to jest naprawdę super tag właśnie pod względem dzielenia się taką miłością i dobrocią, także tym bardziej cieszę się, że mam okazję go wykonać. Tak jak wspomniałam, tag podzielony jest na kategorie książkowe, jest ich chyba 11, z tego co pamiętam, czy 10, a 11 to są nominacje. I pierwsza kategoria to Małe życie, ja tutaj patrzę w dół, ponieważ mam, wszystko sobie rozpisałam, notatki zrobiłam do tego tagu, bo ciężko by mi było tak z głowy kogoś przyporządkowywać, więc pierwsza kategoria to Małe życie, czyli małe, ale obiecujące konto. I tutaj zacznę od konta, które właśnie dzięki temu tagowi udało mi się poznać i naprawdę zakochałam się w tym, jak jest ono prowadzone, a jest to konto Agnieszki z kanału Książki Kontra. To jest dziewczyna, która jest tak niesamowicie inteligentna i elokwentna i tak doskonale wie, o czym mówi, a wydaje mi się, że też na tyle, na ile zdążyłam poznać jej kanał, czyta dosyć niszowe książki, bo takie bardziej wschodnioeuropejskie, dużo właśnie jest na temat, ostatnio widziałam filmik na temat książki o Estonii i o Ukrainie, także to są takie klimaty, o których nie mówi się za dużo na naszym booktubowym tutaj podwórku, natomiast Agnieszka właśnie w fantastyczny sposób o tych książkach opowiada, bardzo do nich zachęca, ale ma też taką niezwykłą wiedzę dookoła tego wszystkiego. Potrafi to wszystko opowiedzieć w takim kontekście społeczno-politycznym, którego te książki dotyczą. Także naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo, bardzo gorąco Wam polecam, jeżeli jeszcze tego konta nie znacie, bo właśnie dzięki temu, że udało mi się niedawno to konto odkryć, to na pewno dołączyło do grona takich, które będę regularnie i z zaciekawieniem oglądać i wyczekiwać nowych filmów. I drugi taki kanał, który porusza może takie bardziej książki mainstreamowe, takie, o których się dużo mówi, to jest kanał Przeczytane. To też jest taki bardzo malutki i wydaje mi się, że mało popularny kanał, a dziewczyna, która go prowadzi, mimo tego, że jest bardzo młoda, to też wydaje się niezwykle inteligentną i odczytaną czytelniczką, także też bardzo gorąco Was zachęcam do obejrzenia. Wydaje mi się, że to jest osoba, która z jednej strony może trafić właśnie do tych młodszych czytelników, to znaczy do tej licealnej, czy nawet może troszkę wcześniej grupy odbiorców, ale jednocześnie ma naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, także bardzo gorąco zachęcam do zerknięcia również na jej kanał. Jeśli chodzi o książkę, bo widziałam, że też niektórzy wykonując ten tag wspominają o książkę, których ona dotyczy, to ja Małe życie czytałam. Zajęło mi to 3 lata, ale kiedy już się na maksa wciągnęłam w tą książkę, to bardzo, bardzo mi się podobała. Płakałam na niej naprawdę bardzo dużo i mówiłam o niej na moim kanale, także może nie będę się tutaj aż tak bardzo skupiać, bo też przecież nie do końca o książki tutaj chodzi. Druga kategoria to książka Pustostany. To jest książka Doroty Kotas, o ile się nie mylę. Ja akurat tej książki nie znam, nie miałam okazji czytać, ale czytałam inną książkę tej autorki i ona tak średnio mi się podobała, więc po Pustostany raczej nie planuję sięgać. Natomiast kategoria, której ta książka dotyczy, to jest konto, za którym tęsknisz. I takich kont jest naprawdę całkiem sporo. Pierwsze, które na pewno przychodzi mi do głowy, to jest konto Zuzy, dziewczyny z biblioteki. Bardzo, bardzo lubiłam jej filmy, bardzo sobie ceniłam zarówno estetykę jej filmów, jak i sposób jej wypowiedzi. I też książki, które Zuza czyta, są zbliżone do tych, po które ja sięgam, także naprawdę to był taki kanał top of the top, jak dla mnie. Jeżeli nie znacie Zuzy, dziewczyna z biblioteki, to polecam zarówno właśnie do obejrzenia tych filmików, które są na jej kanale, jak również do zerknięcia na jej Instagram. Drugi taki kanał, za którym bardzo, bardzo tęsknię i ciągle liczę na wielki powrót, to jest kanał Krótka Przerwa, prowadzony przez Justynę Suchecką i Natalię Szostek. Dziewczyny są dziennikarkami, z tego co wiem, zawiesiły działalność na kanale, ponieważ Natalia teraz pisze własną książkę, także czekamy na to, aż tę książkę w końcu napisze i będzie mogła na kanał wrócić. Od dziewczyn wzięłam naprawdę mnóstwo książek, w sensie przeczytałam bardzo dużo książek, które dziewczyny polecały i mnie również one zachwyciły, także też bardzo ufałam poleceniom dziewczyn, to są również takie bardzo elokwentne, bardzo inteligentne czytelniczki, także jeżeli ich nie znacie, to Justyna wciąż jest bardzo aktywna na swoim Instagramie, Natalia z tego co wiem chyba nie do końca, natomiast tak jak wspomniałam, bardzo, bardzo liczę na to, że dziewczyny wrócą. I trzeci kanał, o którym chciałabym tutaj wspomnieć, za którym też bardzo tęsknię, to jest kanał, który działał wyjątkowo krótko, ale wydaje mi się, że podbił serca naprawdę wielu osób. I jest to kanał Literackie Martini. To jest kanał prowadzony przez dwie dziewczyny o imieniu Martyna. I ten kanał po prostu, mimo tego, że dziewczyny czytały kompletnie różne książki od tego, ja czytam, to on był tak naładowany pozytywną energią. Za każdym razem, kiedy włączyłam ich filmik, dziewczyny tam się
się przez 90% czasu śmiały i ja śmiałam się razem z nimi. Także to było naprawdę idealne miejsce do takiego poczucia niesamowicie pozytywnej energii i po prostu poprawienia sobie humoru. Także za literackim Martini też bardzo tęsknię i bardzo żałuję, że dziewczyny gdzieś tam wycofały się z tego YouTube'owego świata. Trzecia kategoria to książka Rozmowy z przyjaciółmi. Ja tę książkę uwielbiam, to jest jedna z moich ulubionych książek chyba zeszłego roku albo sprzed 2 lat. Natomiast kategoria, która jest do niej przypisana, to osoba, z którą często wymieniasz komentarze. I jeżeli chodzi o takie osoby właśnie booktube'owe, no to jest to również Edyta z kanału Literatunek, która mnie nominowała do tego tagu i która również wspomniała o mnie właśnie w tej kategorii, ale też na przykład Sylwia z kanału Teachbook, też czasem rozmawiamy na Instagramie. Natomiast tutaj po prostu ściągnę totalnie to, co zrobiła Edyta, bo bardzo też chciałabym wspomnieć o dziewczynach, które zawsze komentują moje filmy. I tak samo jak u Edyty jest to Kamila i Brygida, także to też są takie osoby, na które zawsze mogę liczyć, które zawsze coś miłego pod filmem napiszą, zawsze podzielą się jakimiś swoimi wrażeniami z lektury. Także no nie sposób po prostu tutaj nie wspomnieć o osobach, które komentują dosłownie każdy film. Kategoria czwarta to Harry Potter i magia montażu. Jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, to jest jedna z moich ukochanych serii dzieciństwa. Myślę, że tutaj nie muszę za wiele mówić. Natomiast jeżeli chodzi o takie kanały, w których bardzo doceniam montaż, to są takie kanały, które wbrew pozorom może nie mają tego montażu jakoś strasznie dużo i ten montaż nie jest jakiś taki bardzo skomplikowany, ale bardzo do mnie trafia ich estetyka. Jest to Marta z kanału Do Góry Książkami. Jej vlogi, bo przede wszystkim vlogi oglądam, są takie bardzo ciepłe. Marta też jest niesamowicie pozytywną osobą. Wszystko jest przeplatane takimi bardzo ładnymi kadrami i taką bardzo ładną kolorystyką też. I drugi kanał właśnie z takim podobnym vibe'em to jest kanał Alex and the Books. Alex też jest bardzo aktywna na Instagramie, tworzy własne grafiki, przepiękne zresztą i właśnie jej kanał też jest taki bardzo estetyczny, bardzo ciepły, to wszystko jest takie, wiecie, piękne, spójne, w takich trochę jesiennych odcieniach, nie wiem dlaczego, ale kanał Alex bardzo kojarzy mi się z jesienią, także bardzo, bardzo gorąco polecam kanały obu dziewczyn, jeżeli jeszcze ich nie znacie. Kategoria numer 5 to sedno rzeczy. Nie mam pojęcia, co to jest za książka, więc w ogóle nie będę się tutaj przy tym zatrzymywać. Natomiast opis kategorii to zwięzłe i treściwe opinie. No i tutaj nie sposób nie wspomnieć o Gosi z kanału Tu Czytam. Kanał Tu Czytam prowadzony jest przez Asię i Gosię, natomiast Gosia jest zdecydowanie bardziej aktywna na tym kanale i to właśnie jej opinie są takie krótkie, ale bardzo w punkt, bardzo merytoryczne, bardzo dużo wiedzy można z nich wynieść. Gosia jest zresztą polonistką z wykształcenia, uczy języka polskiego w szkole, z tego co wiem. No i to po prostu widać, że ona podchodzi do tych lektur właśnie w taki sposób bardzo analityczny i bardzo dobrze potrafi przekazać to, co z nich wyniosła, także na pewno jej kanał i jej recenzje idealnie pasują do tej kategorii. Ale tutaj również chciałabym wspomnieć o Natalii i Dagmarze z kanału Nałogowe Czytaczki. Ich filmy też nie są bardzo długie, a najczęściej opowiadają o więcej niż jednej książce, a w dodatku są dwie, także też naprawdę potrafią się w taki zwięzły, ale jednocześnie elokwentny sposób wypowiedzieć na temat danych tytułów. I ostatni kanał, o którym tutaj chciałam wspomnieć, to kanał Oli z kanału Jeść Treść. Ola to też jest szalenie inteligentna osoba, bardzo oczytana. No tak jak wszystkie te, które tutaj wymieniam, to są naprawdę osoby, które wiedzą, co chcą powiedzieć, wiedzą, co chcą przekazać, wiedzą, o czym czytają i naprawdę potrafią tym zainteresować odbiorcę. Kategoria numer 6 to książka Spacerujący z książkami. Nie czytałam tej książki, ale ona jest chyba ostatnio bardzo popularna, jeżeli dobrze kojarzę okładkę. A kategoria to polecenia, które doceniasz. No i tutaj po raz kolejny muszę wspomnieć właśnie o Edycie z kanału Literatunek, czyli o osobie, która do tego tagu mnie w ogóle nominowała. Edyta też jest bardzo młodą osobą, dużo młodszą ode mnie, a jednak lektury, po jakie sięga, są bardzo dojrzałe, jej wybory literackie są naprawdę niesamowicie dojrzałe, ale też to, w jaki sposób ona się o książkach wypowiada, jest niezwykle dopracowany. Edyta to jest kolejna osoba, która doskonale wie, co chce przekazać, wie, jak zachęcić czytelnika do sięgnięcia po daną lekturę i wiem, że jeżeli ona coś poleca, to prawdopodobnie ta książka jest bardzo dobra, także bardzo ufam jej opiniom. No i też właśnie sięga po podobne książki, co ja, także tutaj też w tym kontekście się zgadzamy. I podobnie wygląda sytuacja z drugim kanałem, o którym chciałabym wspomnieć, a jest to kanał Natalii Kursywy. Kanał Natalii odkryłam stosunkowo niedawno, tak naprawdę dopiero kiedy Natalia napisała do mnie na Instagramie a propos książki Perfect on Paper i rozmawiałyśmy chwilkę na temat tej książki, to dopiero wtedy tak regularnie rzeczywiście zaczęłam jej kanał oglądać i bardzo, bardzo podoba mi się to, w jaki Natalia przekazuje informacje na temat danych książek, ale też właśnie to, po jakie książki sięga, bo znowu to są książki, po które ja też często sięgam i po które mam ochotę sięgnąć, kiedy je u niej widzę. Także Edyta i Natalia to są takie osoby, z którymi bardzo mocno pokrywa mi się, przynajmniej tak mi się wydaje, gust literacki, ale też znowu mogłabym tutaj wspomnieć również o Gosi z kanału Tu Czytam, bo tutaj też wydaje mi się, że te wybory są dosyć podobne, o Oli z kanału Jeść Treść. Także te kanały się tutaj powtarzają, bo jednak większość kanałów, które oglądam, to są właśnie kanały osób, które mają podobny gust literacki do mojego. Kategoria numer 7 to Dewocje. Dewocje to książka Anny Cierkowskiej. Ja tę książkę czytałam, uważam, że jest bardzo dobra. Bardzo ciekawie przedstawia problem religijności i wiary w takim małym miasteczku, w małej miejscowości. Natomiast jeżeli chodzi o kategorię, to jest to osoba wierna danemu gatunkowi. I tutaj jako pierwsza do głowy przyszła mi Olga z kanału Wielki Bóg.
Olga bardzo mocno kojarzy mi się z horrorami. Ona miała taki cykl, nie wiem czy on jeszcze działa, Bezsenne Środy, gdzie właśnie mówiła o takich książkach z gatunku horror. No i wydaje mi się taką osobą na polskim booktubie, która jako jedyna czyta właśnie taki gatunek, bo chyba mało jest ogólnie horroru tutaj u nas na polskim booktubie, mało osób o nim mówi. No a właśnie Olga zdecydowanie z tym gatunkiem mi się kojarzy. I drugim takim kanałem, który też bardzo mocno trzyma się jednego gatunku, jest Rafał Hetman. Rafał czyta głównie literaturę faktu, zresztą sam teraz jest też autorem, pisarzem, napisał książkę Izbica Izbica i teraz we wrześniu chyba wychodzi druga jego książka. I też to są obydwie książki właśnie z gatunku literatura faktu, także też kiedy myślę o osobie czytającej głównie jeden gatunek, no to właśnie jest też Rafał i literatura faktu, ale jeszcze dużo wcześniej, zanim on w ogóle założył kanał na YouTubie, to też prowadził bloga i na tym blogu też recenzował tylko i wyłącznie literaturę faktu, także to też jest zdecydowanie taka osoba, która jest wierna jednemu gatunkowi. Kolejna kategoria to książka Gdzie jesteś, piękny świecie. To jest książka kolejna zresztą już w tym zestawieniu Sally Rooney. Nie podobała mi się aż tak bardzo jak Rozmowy z przyjaciółmi. Uważam, że jest trochę wtórna. Ale kategoria, do której ta książka została wykorzystana, to najlepsze filozoficzne rozkminy. I szczerze powiem, że to jest kategoria, z którą miałam największy problem, bo nie wydaje mi się, żeby ktoś jakoś bardzo filozoficznie tutaj się rozgadywał na BookTubie, a przynajmniej nikogo z takim bardzo filozoficznym rozgadywaniem się nie kojarzę. Jedyne, co przyszło mi do głowy, jedyny kanał, jaki mogłabym tutaj przyporządkować, to Anna i Marta z kanału Bestsellerki, ponieważ one kiedyś czytały bardzo dużo Hermana Hessego i właśnie przy okazji jego książek nawiązywały bardzo dużo do filozofii, do różnych nurtów filozoficznych, psychologicznych, także skojarzyły mi się dziewczyny z kanału Bestsellerki, jeżeli chodzi o tę odpowiedź. 9 to Dożywocie, to jest książka komediowa, z tego co wiem, Marty Kisiel, ja tej książki nie czytałam, tej autorki też nie znam, więc nie będę się na ten temat wypowiadać. Natomiast kategoria to kanał, którego nigdy nie przestaniesz kochać. I tak naprawdę mogłabym tutaj wymienić każdy z tych kanałów, o których już powiedziałam, ponieważ jeżeli jakiś kanał oglądam, polecam, doceniam za to, co czytają, za to, jak przekazują treści, no to prawdopodobnie to jest kanał, który bardzo lubię i no, raczej nigdy nie przestanę lubić. Ale chciałabym tutaj wyróżnić też kilka osób, które naprawdę uważam, że bardzo dużo interesujących rzeczy wnoszą do tego booktubowego świata, a nie są to aż tak bardzo popularne kanały. I znowu, jest to Edyta z kanału Literatunek, po raz kolejny w tym zestawieniu. Ola z kanału Jeść Treść, o której też już wspomniałam, też czyta bardzo ciekawe książki, bardzo ciekawie się o nich wypowiada. Marta z kanału Do Góry Książkami, o której również już mówiłam. Dziewczyny z kanału Zaksiążkowane, Zuza i Tola. Wydaje mi się, że chyba nikt o nich w tym tagu nie wspomina, a jest to zdecydowanie najpopularniejszy książkowy kanał na polskim BookTubie. U Zuzy i Toli uwielbiam to, jaka jest między nimi relacja właśnie między siostrami i to, jak wzajemnie się sobą opiekują, jak o siebie dbają. No to jest naprawdę coś, co się fantastycznie ogląda, zresztą tam w ogóle to się poszerza, bo też przecież rodzice Zuzy i Toli mają swój kanał na YouTubie, także no to jest naprawdę bardzo przyjemne oglądać takie więzi rodzinne i takie wspólne dzielenie pasji. No i znowu Bestsellerki, o których też przed chwilką wspomniałam. U Bestsellerek mam tak, że za każdym razem jak interesuje mnie jakaś książka, to sprawdzam, czy dziewczyny przypadkiem nie nagrały osobnej recenzji, bo bardzo lubię sposób, w jaki się wypowiadają, ale też fajna jest ta dynamika między nimi, jak one się wzajemnie uzupełniają, jak dzielą się swoimi opiniami, to są takie raczej dyskusje na temat danej książki niż takie suche recenzje, także też bardzo ciekawie mi się to ogląda. I ostatnia kategoria, numer 10, to jest Nowy Wspaniały Świat, bardzo dobra książka, którą czytałam już lata temu, więc mogłabym sobie odświeżyć. Nowy Wspaniały Świat, czyli najnowsze odkrycie. No i tutaj przede wszystkim jest to kanał Agnieszki, o której wspomniałam na samym początku, czyli Książki Kontra. Ale ponieważ o Agnieszce już mówiłam, to jeszcze chciałabym wspomnieć o Gabi z kanału Ori Bunny Books. Gabi to jest przecudowna osoba, którą poznałam dzięki temu, że zagadała do mnie na Instagramie po tym, jak przeprowadziłam się do Warszawy, czy nie chciałabym się z nią spotkać. No i się spotkałyśmy. Ja się bawiłam świetnie, mam nadzieję, że Gabi również. No i właśnie potem zaczęłam oglądać Gabi zdecydowanie bardziej regularnie i też uważam, że ma świetny kanał, naprawdę powinien być zdecydowanie bardziej popularny, chociaż z tego co wiem, to Gabi bardziej działa na TikToku i tam naprawdę ma spore grono odbiorców. Natomiast cenię sobie jej recenzje za to, że one są krótkie, treściwe. Właśnie takich recenzji brakuje mi na BookTubie, bo one kiedyś były popularne, później się gdzieś tam od tego odeszło i mi tego bardzo brakuje i sama chciałabym tego wprowadzić więcej na swoim kanale. A Gabi właśnie dalej takie krótkie recenzje pojedynczych książek nagrywa i też czyta fantastyczne książki, bo u niej jest dużo książek Hausy, Relacji, Cyranki, takich wydawnictw trochę niszowych, ale jednak takich, które już gdzieś tam robią się coraz popularniejsze i które też mnie bardzo interesują. Także też bardzo doceniam wkład Gabi właśnie w ten booktubowy świat i bardzo chciałabym Wam polecić jej kanał. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten tag. Została mi jeszcze kategoria 11, czyli Złoty Chłopak, Szmaragdowa Dziewczyna. To są nominacje. Ja w ogóle nie znam tej książki. Pierwszy raz słyszę ten tytuł, ale trzeba przyznać, że naprawdę jest bardzo ładny. Kanały, które chciałabym nominować do zrobienia tego tagu,
to przede wszystkim Julka Prokop, ponieważ Julka niedawno wróciła do nagrywania na YouTubie, także mam nadzieję, że przez taką nominację poczuje się gdzieś tam doceniona i zauważona. Znaczy, ja bym się tak czuła, nie wiem, czy dla kogoś innego to ma znaczenie, ale ja na przykład, kiedy Edyta do tego tagu mnie nominowała, poczułam się bardzo tak mile połechtana, że ktoś chciałby zobaczyć moje odpowiedzi do tego tagu, dlatego żeby zachęcić Julkę do regularnego nagrywania i do tego powrotu na YouTuba, chciałabym ją nominować. I drugą osobą, którą chciałabym nominować, to jest kanał, o którym już wspominałam, czyli Marta z kanału Do Góry Książkami. Bardzo jestem ciekawa jej odpowiedzi na te pytania. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie go do końca. Koniecznie podzielcie się swoimi kanałami, takimi, o których być może ja tutaj nie wspomniałam, a które zdecydowanie warto znać. Być może dzięki Wam znowu odkryję jakąś perełkę. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!